pojawiają się szorty w modzie ślubnej. Jest to bardzo fajna alternatywa dla dziewczyn, dla pań, które cenią sobie wygodę, taki mały komfort w trakcie ceremonii, już tej mniej oficjalnej, czyli weselnej. Oczywiście szorty nie są zaprojektowane z myślą o głównej ceremonii ślubnej. Główna ceremonia ślubna zdecydowanie powinna przebiegać w takim klimacie bardzo eleganckim, klasycznym, eterycznym, delikatnym. A z kolei szorty są podpowiedzią na tą drugą, mniej oficjalną część ceremonii, czyli na przykład po godzinie 22, kiedy nasze panie chciałyby troszkę poczuć się bardziej swobodnie, trochę bardziej lekko, tanecznie, no i w tym momencie jest możliwość jak gdyby zdjęcia dolnej części sukni albo całkowicie przebrania się, tak, w tą drugą stylizację, czyli szorty. Na przykład. Shorty na pewno powinny łączyć się z górą naszej stylizacji, czyli świetnie byłoby, gdyby wykonane były jednak z elementu koronki, która towarzyszy nam w naszej górnej części stylizacyjnej, czyli w dalszym ciągu jesteśmy w tym klimacie ślubnym, koronkowym, bardzo kobiecym. Kolorystyka właściwie tutaj to, co ja bym proponowała, off-white'owa na cielistości, ewentualnie tylko cielistość, złoto. Pod kątem ozdób to chyba bardzo już jest indywidualne, tak mi się wydaje. To chyba jest bardzo indywidualne, zależy od dziewczyny, od kobiety, co preferuje, w czym się dobrze czuje. Ozdoba może być na przykład gdzieś wpięta we włosy, tak? Gdzieś może pojawić się w elemencie ręce, więc tutaj, żeby też za dużo, tak, tych elementów nie pojawiło się. Aczkolwiek elementy zdobione, tak jak perły, kryształy, ornamenty są bardzo modne w tym sezonie, w związku z czym czemu też nie przełożyć tego faktycznie na suknię, na shorty, gdzieś na element tkaniny. Tylko trzeba bardzo uważać, wypośrodkować, żeby nie było za dużo tego, tak? Żeby nie przesadzić w ilości. Stylizacje z shortami przede wszystkim wybierane są pod kątem totalnego zaskoczenia dla gości, no chyba głównie też partnera. Także jest to gdzieś zatajone oczywiście, jest to jakaś delikatna, mała tajemnica, no już był tym elementem właśnie fajnym zaskoczenia w trakcie uroczystości weselnej.